Marvel. Przygody superbohaterów. Uwaga i jazda! Próbuję trafić do tarczy już dłuższy czas, ale jakoś mi nie idzie. Zawsze jak czegoś nie mogę załapać, robię trzy rzeczy. Mówię sobie, Peter, potrafisz? Próbuję dalej i daję z siebie wszystko. Nauczyła mnie tego przygoda z moim kumplem Reptilem. Próbowaliśmy powstrzymać Stegrona na czterech wystawach, a może i pięciu? Ja już nie nadążam. I rozwalił całą wystawę dinozaurów! Tak po prostu nie można! Nareszcie, klejnoty. Widzę go! Hej, mogę obejrzeć? Czy wy herosi nigdy nie odpuszczacie? Myślałem, że to raczej oczywiste, że nigdy. Co tu robić? Stegron przeszedł przez sieci, jakby był powietrzem. Nie zniechęcaj się, Spidey. Chodź, jeszcze go dorwiemy. Teraz już nie robią takich piramid jak dawniej. Leży na nas chyba z 1000 głazów. Co za fatalny dzień. Hej, jeszcze nie spisuj nas na straty. Wychodziliśmy cało z gorszych tarapatów już nieraz. Myślmy pozytywnie, próbujmy dalej i dajmy z ciebie wszystko. Nie dam rady ich unieść wyżej, ale chyba się już przeciśniesz. Po prostu nie wiem, jak we dwóch mamy pokonać Stegrona. Nie łam się, wydostaliśmy się spod tych kamieni, to i na to znajdzie się sposób. Może to jest to. Znalazłeś inny sposób, żeby się odgrzebać, a ja chyba mam inny pomysł, jak pokonać Stegrona. I to rozumiem, dajesz, kolego! Hej, Stegron! A czy ty masz bilecik? Bo jak nie, to wysiadka. Koniec trasy dla pana. Spider-Man! Tak, i nie zapomnij o starym kumplu Reptilu! Dasz radę, Peter! Jak to mówią, im większy przeciwnik, tym ciężej upada. Tego dnia Reptil nauczył mnie czegoś ważnego. Powiedziałem sobie, Peter, potrafisz? Myślałem pozytywnie, a teraz dam z siebie wszystko.